Szanowni Państwo, najwyższy czas, żeby zacząć, żeby nie było tak, że czas będzie nas gonił. Z wielką przyjemnością witam na drugiej sesji. Witam pana Stanisława Morawskiego. Witam panią profesor Krystynę Jaworską i witam pana doktora Piotra Głuszkowskiego. Poprosiłbym państwa mniej więcej o 20 minut. Jak minie 20 minut, to wtedy dam karteczkę, że zostały 3 minuty i to będzie już takie maksimum, dobrze? Bo byłoby znakomicie, gdyby nam zostało chociaż chwilę czasu, żebyśmy mogli sobie porozmawiać pod koniec tej sesji. Szanowni Państwo, oddaję głos najpierw panu Stanisławowi Morawskiemu, który przyjechał do nas z Rzymu, który przedstawi wybrane rzymskie inicjatywy pomocy dla kraju od 1957 do 1989 roku. Witam wszystkich. Ja się bardzo cieszę, że jestem obecny na tej sali, bo z Uniwersytetem Jagiellońskim łączą mnie bardzo ścisłe więzi rodzinne. Zarówno mój dziadek, jak mój ojciec, jak moich dwóch stryjów mieli duże kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim. Chciałem powiedzieć, że tak jedną z głównych trosk środowisk polskich we Włoszech po II wojnie światowej było obmyślanie i realizowanie szeroko pojętej pomocy dla społeczeństwa w kraju znajdującego się przez 45 lat pod panowaniem komunistów. Pomoc ta dotyczyła różnych dziedzin życia społecznego i wymagała w tym samym różnych rozwiązań organizacyjnych. Omówienie działalności polskich instytucji kościelnych zostawiam bardziej kompetentnym osobom. Archiwum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Włoszech nie jest jeszcze niestety dostępne. Archiwa dotyczące działalności Solidarności oraz pomocy w czasie stanu wojennego, to jest temat rzeka, który wymaga oddzielnego, bardzo dokładnego opracowania, bo były różne ośrodki, były związki zawodowe włoskie i tak dalej. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ja bym chciał tutaj wspomnieć o kilku osobach, które odegrały dużą rolę w dwudziestoleciu powojennym i które organizowały właśnie tę pomoc. Dzisiaj wie się tylko w Polsce o dwóch osobach, pani Karli Landskorońskiej i Herlingu Grudzińskim. Ale było cały szereg równie zasłużonych osób, o których nikt w ogóle nie wie. I o tych osobach ja bym chciał powiedzieć. Jeżeli chodzi o osoby zapomniane, to chciałbym się cofnąć wyjątkowo do okresu przedwojennego i wspomnieć o ostatnim wielkim polskim mecenasie, panu Józefie Michałowskim, który założył Bibliotekę Polskiej Stacji Akademii Umiejętności w Rzymie w latach 20. Ofiarował jej swój ogromny księgozbiór, który wliczył 4,5 tysiąca tomów. Był kierownikiem tej stacji aż do końca wojny. Uratował tę stację w czasie wojny, dlatego że groziło jej w ogóle zlikwidowanie. I tylko dzięki swoim stosunkom, jaką uratował, za co reżim go wyrzucił i w ogóle nie mógł potem do śmierci w ogóle mieć dostępu do instytucji, którą stworzył. Także to jest bardzo ważna postać, to był wspaniały mecenas, jeden z ostatnich prawdziwych mecenasów polskich, kulturalnych. Inna osoba, bardzo ważna, ksiądz Walerian Mejsztowicz. Walczył w 20 roku z bolszewikami, dostał virtuti militari, był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, był opiekunem Stowarzyszenia Akademickiego Odrodzenie, był potem radcą kanonicznym ambasady przy Stolicy Świętej w Rzymie. Gdy wybuchła wojna, wsiadł w pociąg i pojechał, bo chciał być kapelanem w pułku kawalerii, w którym służył w 20 roku. Niestety kampania krótko trwała, wrócił przez Litwę do Rzymu i całą wojnę spędził
razem z ambasadą przy Stolicy Świętej w Watykanie, co mu dało możliwość zapoznania się bardzo dokładnie z archiwami watykańskimi. I po wojnie, gdy, jak powiedziała kiedyś pani Landskorońska, było naufragium patrie, należało odbudowywać wiadomości o historii Polski, szczególnie Polski przedrozbiorowej. I ksiądz Meysztowicz miał wspaniały pomysł, założył Polski Instytut Historyczny w Rzymie, który potem wspólnie z panią Karlą Landskorońską prowadzili, ale on był prezesem tego instytutu aż do śmierci. Instytut rozwinął bardzo szeroką działalność wydawniczą. Wydawał czasopismo o takim symbolicznej nazwie Antymurale, Przedmurze. Wydano 26 tomów tego czasopisma. Wydawano Elementat Fons Mediciones, 76 tomów. To były materiały archiwalne dotyczące Polski, nieznane i niedostępne w kraju. Oraz Akta Nuncjature Polone, sprawozdania nuncjuszy polskich, papieskich w Polsce, wydano do 2004 roku 26 tomów tych pasjonujących relacji nuncjuszy, którzy byli wielkimi obserwatorami życia nie tylko religijnego, ale politycznego i społecznego w krajach, gdzie jeździli. Ta seria Akta Nuncjature Polone jest obecnie kontynuowana przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Instytut stanowił też ważny punkt odniesienia dla licznych stypendystów polskich z kraju, głównie oczywiście historyków, oraz dla stypendystów Fundacji Landskorońskich. Działalność Fundacji Landskorońskich też była związana z Rzymem i oni wydawali, to znaczy dawali stypendia osobom z nauk humanistycznych do roku 1996 dano 280 stypendium krajowym naukowcom polskim na badania za granicą, głównie w Rzymie, w dziedzinie właśnie historii, historii sztuki i innych nauk humanistycznych. Fundacja Landskorońskich też dostarczała przez wiele lat lekarstwa niedostępne w kraju naukowcom polskim, szczególnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ważną postacią był również w Rzymie Emeryk Hutenczapski. Polska Ludowa nie stworzyła żadnych możliwości mieszkaniowych dla naukowców polskich, którzy przyjeżdżali do Rzymu. Właściwie było szalenie trudno znaleźć jakieś tanie mieszkanie. Instytucje duchowne były przeznaczone dla duchownych. Emeryk Hutenczapski, który był baliwem zakonu kawalerów maltańskich, znalazł pieniądze i założył tak zwany hospicjum kawalerów maltańskich w Rzymie. To było wielopokojowe mieszkanie z trzema łazienkami, które było przystanią dla całej nauki i kultury polskiej przez 45-50 lat. W ciągu 50 lat w tym hospicjum mieszkało około 1500 osób, to znaczy około 50 osób rocznie, w tym niektóre wielokrotnie. No więc to była niesłychanie ważna przystań i ci ludzie mieli swoją kuchenkę, swoje możliwości gotowania tam, w ogóle za marne grosze mogli się tam utrzymać. I to była wielka inicjatywa. A ponieważ tak, oprócz tego Emeryk Hutenczapski został w 1968 roku prezesem Fundacji Rzymskiej Margrabiny Janiny Miastowskiej i załatwił w sposób niesłychanie zręczny, że stypendia, które myśmy wysyłali do Polski, były respektowane przez władze polskie. To znaczy oczywiście stypendia były naukowe czy zawodowe. To nie były stypendia polityczne, ale wiadomo, że każdy, kto przyjechał za granicę, to potem jakieś aspekty polityczne to miało. Więc to była niewątpliwie akcja polityczna,
pod płaszczykiem akcji kulturalno-zawodowej. W ciągu do roku 1989 fundacja dała około 540 stypendiów młodym ludziom, młodym naukowcom, młodym działaczom społecznym, młodym działaczom kulturalnym, którzy byli bardzo często zdolni, ale nie mieli tych możliwości, co ich rówieśnicy, którzy należeli do jakichś establishmentów partyjnych czy innych. Wobec tego byli odsunięci i w życiu zawodowym w pewnym momencie wyskakiwali, bo nie mieli tych możliwości stypendialnych, co inni. I ta właśnie fundacja razem z hospicjum, które on założył, dała możliwość tym młodym ludziom zapoznania się z Zachodem, z kulturą włoską i tak dalej. I wreszcie Emeryk Czapski załatwił na cmentarzu rzymskim Prima Porta działkę polską i my w tej chwili mamy tam swoją działkę na cmentarzu rzymskim dzięki jego bardzo takim uciążliwym i uporczywym staraniom we władzach Rzymu. No właśnie, więc ja tu skracam oczywiście, dlatego że jest mało czasu. Aha, jeszcze jedną rzecz, jak była odbudowa zamku w Warszawie, emigracja powiedziała, że nie będzie dawać pieniędzy, bo Gierek za to kupi armaty. A Emeryk Czapski nawiązał kontakt z profesorem Lorencem, który mu przysłał dokumentację na marmury do stołów na Zamku Warszawskim. Myśmy te marmury zakupili, wysłali. Profesor Gieśter, który wtedy był dyrektorem, podziękował nam za to i te marmury są dzisiaj na Zamku w Warszawie właśnie załatwione dzięki inicjatywie pana Czapskiego. To jest, jeśli chodzi o pana Emeryka Czapskiego. Ale oprócz tego była inna grupa w Rzymie. To byli działacze Stronnictwa Pracy i Unii w czasie wojny w kraju i na Zachodzie, którzy po wojnie brali udział, należeli do organizacji międzynarodowych demokratyczno-chrześcijańskich, a wtedy to była bardzo duża impreza, bo w wielu krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i tak dalej, właściwie HDC bił rządów. I to była grupa Karol Popiel, Konrad Sieniewicz i Stanisław Gebhardt. I oni zaczęli dzięki kontaktom z włoską demokracją chrześcijańską zaczęli załatwiać różne stypendia dla Polaków z kraju. Ja w tym trochę uczestniczyłem, więc mogę to opowiedzieć po prostu. Naprzód zaczęliśmy załatwiać stypendia w różnych organizacjach ekonomicznych, społecznych, włoskich. Muszę powiedzieć, że na przykład na stypendium z Wimec przyjechał Trzeciakowski, ówczesny wicedyrektor Instytutu Badania Cen i Koniunktur, późniejszy jeden z doradców Wałęsy. Przyjechał Andrzej Zajączkowski, późniejszy dyrektor Zakładu Krajów Pozaeuropejskich, PAN. I inni tacy głównie specjaliści od planowania regionalnego, socjolodzy. I następnie zaczęliśmy też dawać stypendia, bo istniał w Paryżu istniał taki komitet pod egidą czy pod kierownictwem ambasadora Kajetana Moraskiego, gdzie Stanisław Gebhardt właśnie był jednym z członków. I oni dawali stypendia właśnie dla osób zapraszanych potem do Włoch, głównie właśnie z nauki społecznej. I po tych załatwiliśmy dwie wycieczki. W 1958 roku załatwiliśmy pierwszą wycieczkę razem właśnie z środowiskami demokracji chrześcijańskiej dla młodzieży z klubów inteligencji katolickiej, które wtedy powstały po październiku. Tam przyjechała głównie młodzież, co było bardzo ważne. To był 1958 rok. Wszyscy byli w ogóle po raz pierwszy na Zachodzie.
3 tygodnie jeździli po Włoszech, pokazywali im wszystkie osiągnięcia społeczne, inne związki zawodowe, szpitale i tak dalej. Rzeczywiście po wojnie we Włoszech był ogromny rozwój, a Polska się cofnęła w tym kraju, więc to był szok zupełny. W 1959 roku była druga wycieczka klubów, gdzie nie tylko przyjechała młodzież, ale przyjechał Gołubiew, Woźniakowski, Mazowiecki, cała ta, że tak powiem, góra tych środowisk klubów, znaku, tygodnika i tak dalej. Ale myśmy się zaczęli w pewnym momencie orientować, że właściwie te środowiska skupione koło Tygodnika Powszechnego czy Więzi, to jest maleńka cząstka nie tylko społeczeństwa polskiego, ale nawet tych, co się poczują do katolicyzmu, a którzy ze względów niezależnych od nich nie są zorganizowani. Wobec tego zostało stworzone w Rzymie takie centrum przy pomocy chadeków, Centrum Esperienza Internacjonali, no i zaczęliśmy zapraszać nie tylko ludzi ze środowisk katolickich, ale ekonomistów, socjologów, wszystkich innych, którzy mogliby być pożyteczni w momencie, kiedy się zmieni sytuacja w Polsce. I ten Centrum Esperienza Internacjonali dało około ponad 100 10 stypendiów w ciągu tam 6 lat właśnie różnym ludziom. Na przykład tam sekretariat prowadziła, co zabawniejsze, siostra Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra, nasza przyjaciółka, a po jak ona wyjechała do Londynu, tam właśnie taka inna Polka, Julita Hempel-Skarinci, która nadzwyczajnie to prowadziła w różnych konfiguracjach osobowych i organizacyjnych aż do 1989 roku. Właśnie, więc niezależnie od tego załatwiliśmy szereg stypendiów w Perugii, gdzie było Università Perstranieri i były kursy kultury języka polskiego. I tam grupa młodych prawników, z którymi mieliśmy kontakt, załatwiała nam stypendium na ten uniwersytet w Porudzi. Pan Konrad Sieniewicz załatwił z kolei z taką organizacją turystyczną włoską stypendia zarówno dla młodzieży z tych środowisk, które były w czasie wojny obecne w ruchu Unii czy Stronnictwa Pracy w konspiracji, oraz załatwił stypendia dla działaczy, którzy wyszli po październiku z więzień stalinowskich. Jerzy Braun, Jan Hoppe, Siła Nowicki, Studentowicz, i Madejski i wielu innych. Oni przyjeżdżali rzeczywiście do Włoch też, żeby troszkę odpocząć, bo przecież siedzieli w więzieniach sowieckich i w więzieniach komunistycznych. Więc to jeśli chodzi o te eksperiencje internacjonalne. Ale potem w pewnym momencie w 1973 roku z Wandą Gawrońską i takim adwokatem włoskim Roberto De Luca założyliśmy takie Centro Studia Inter Incontri Europei, które też dawało stypendia głównie środowiskom Tygodnika i Uniwersytetu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i robiła jakieś tam sympozje i tak dalej. Wanda Gawrońska znalazła wspaniałe lokum w takim renesansowym kiostro na Zatybrzu. No i właściwie nadal ta akcja stypendialna była kontynuowana pod inną firmą, ale ciągle ta sama, niezależnie od tego. Profesorowie włoscy, z którymi Wanda Gawrońska miała kontakt, założyli taką Scuola Italo-Polacca, szkołę dla doktorantów z Polski. Dwuletnie stypendia. Na przykład tam był Krzysztof Strzałka, późniejszy konsul generalny w Mediolanie, był Tygielski, no różni historycy i tak dalej. To była też inicjatywa, która trwała do 90 roku. A niezależnie od tej akcji stypendialnej jeszcze trwała cały czas w różnych konfiguracjach organizacyjnych i nie tylko, ja o tym będę mówił, bo pewnie to samo robił ksiądz profesor Forciński i to samo robiła też
robili kombatanci. To było rozdawnictwo książek i wysyłka książek do Polski. No więc jeśli chodzi o rozdawnictwo książek do Polski, to myśmy rozdawali wszystkie trefne książki, których nie było w Polsce i które ludzie na własny ryzyk brali. Ale jeżeli nawet im skonfiskowali te książki na tle, to i tak one szły do bibliotek partyjnych, więc partyjnicy też czytali to samo, co myśmy dawali. I to była akcja rozdawnictwa osobom, które przyjeżdżały do Polski. To była ogromna akcja, to były tysiące książek, które poszły do Polski w ten sposób. Księża brali, biskupi brali, no najrozmaitsze były możliwości. Ale niezależnie od tego, myśmy wysyłali listy ofertowe książek w językach obcych z nauk społecznych i humanistycznych do wszystkich bibliotek uniwersyteckich i panowskich w Polsce. I mieliśmy z nimi wymianę i oni nam przysyłali swoje dezyderaty. Wobec tego te biblioteki otrzymywały te nowości z dziedziny historyczno-humanistycznej, które w Polsce były nieosiągalne ze względów często finansowych też. No i ostatnia rzecz, którąśmy robili, to były, pisały do nas poszczególne osoby, naukowcy, jakiś, którzy potrzebowali jakichś książek dla swoich indywidualnych badań. To było dosyć żmudne i pracochłonne. Myśmy te książki kupowali i wysyłali. Ta akcja trwała do 1989 roku. Tu chodzi o tysiące książek, które w ten sposób doszły do Polski i potem były rozdawane przez znajomych i tak dalej. Także kursowały nawet bardziej, to była akcja bardziej, powiedziałbym, szeroka niż akcja stypendialna, bo dotyczyła innych, większych kręgów osób. Właśnie, więc to chciałem właściwie, bo ja się muszę streszczać. Chciałem tylko powiedzieć króciutko o fundacji, więc fundacja, którą ja reprezentuję, też wydała szereg tomów, więc myśmy wydali 3 tomy wspomnień kombatantów Andersena. 2 tomy po polsku, a 1 po włosku. Dlaczego po włosku? Dlatego, że rodziny kombatantów powiedziały, no doskonale, to jest bardzo ładne, co wy robicie, ale my nie wiemy, co mówili nasi rodzice, bo te rodziny już nie mówią po polsku. Wobec tego myśmy przetłumaczyli te ich wspomnienia na włoski i poprosiliśmy dzieci, synów czy nawet wnuków, żeby coś powiedzieli, co sądzą o tych swoich rodzicach. I wyszły wzruszające historie, bo oni mimo to, że nie mówią po polsku, są z niesłychanym pietyzmem do tych wszystkich żołnierzy. To jest, tośmy wydali. Potem wydaliśmy, to ja to zostawiam, wydaliśmy książkę dotyczącą właśnie działaczy społecznych i kulturalnych w Rzymie w latach powojennych. Tu jest ksiądz Meysztowicz, jest Karolina Lanskorońska, jest Emeryk Czapski, jest Popiel, jest cała akcja, o której mówiłem, jest Wanda Gawrońska, jest Marytka Buchak, Alegranca, która działa w stanie stanu wojennego i tak dalej, i tak dalej. To zostawiam. Poza tym wydaliśmy następną książkę, Pomoc Kościoła, Duchowieństwa i Zakonów w czasie wojny w Rzymie różnym ludziom, którzy potrzebowali, Polakom, Żydom i tak dalej. I to jest też następny tom. Następnieśmy wydali 1 tom na 15-lecie Związku Polaków we Włoszech, o którym mówił profesor Kaczyński. I ten tom jest, to jest taka panorama jakby Polonii włoskiej, no właściwie od XIX wieku do dzisiaj. W tej chwili jest, niedługo się ukaże następny, a potem wydaliśmy 1 tom o artystach polskich we Włoszech, malarzach, rzeźbiarzach, muzykach i jest w przygotowaniu, wyjdzie teraz w styczniu, następny tom dotyczący właśnie artystów polskich we Włoszech. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią profesor Krystynę Jaworską o prezentację działalności środowisk emigracyjnych w dziedzinie promocji polskiej kultury.
Ja skupię się w wystąpieniu nad właśnie środowisku turyńskim, co stanowi taki kazus dosyć unikalny w panoramie migracji polskiej we Włoszech, ponieważ słyszeliśmy piękne wystąpienie Stanisława Augusta Moraskiego, który przybliżył nam, jak intensywna była działalność polskich instytucji migracyjnych w Rzymie. Były to niewielkie instytucje, ale posiadały fundusze różne i umiały to dzięki wielkiemu poświęceniu, zaangażowaniu i mądrym użytkowaniu tych funduszy właśnie tyle rzeczy zrobić, co tak bardzo krótko nam Stanisław August przedstawił. Profesor Kaczyński wspomniał, jak wyglądał przekrój emigracji polskiej we Włoszech, właśnie od historycznej do kombatanckiej, do solidarnościowej i post-89 rok zarobkowy. W tym horyzoncie Turyn właśnie ma szczególne miejsce. Czemu? Emigracja turyńska to jest już była przed wojną, ale tego tu też w 20 minutach oczywiście opuszczam, ale przede wszystkim jest kształtowana przez drugi korpus. Już było wspomniane przez profesora Kaczyńskiego, że drugi korpus podczas swego pobytu we Włoszech, zwłaszcza potem w 1945-1946 roku po wojnie, miał bardzo żywą działalność kulturalną, powstała przecież kultura, Instytut Literacki powstał we Włoszech, ale też było bardzo stawano na szkolnictwo dla młodych żołnierzy. Już były kursy w czasie wojny, kiedy żołnierze nie byli na froncie, tym bardziej po wojnie zrobiono kursy maturalne. I dzięki też zaangażowaniu profesor Lanskoroński powstał projekt zapisania żołnierzy na włoskie uczelnie. 1300 żołnierzy zapisało się na uczelnie, w Rzymie na humanistykę, w Bolonii na medycynę i weterynarię, w Mediolanie na chemię, w Turynie na politechnikę, więc każda uczelnia tam, gdzie była najlepsza, najwybitniejsza. Kiedy nastąpiła demobilizacja w 1946 roku, oczywiście wojsko zostawiło Włochy na demobilizację do Anglii. Ci studenci, którzy byli w dalszych latach, dlatego bo już zaczęli na przykład studia przed wojną w Polsce, mogli zostać jeszcze we Włoszech. Plus udało się zostać we Włoszech na studia niektórym żołnierzom, studentom, którzy w międzyczasie związali się z Włoszkami. Tu też ten problem, co został wspomniany. W rzeczywistości, kto by żenił się z Włoszką, ta Włoszka traciła obywatelstwo włoskie, a Włosi nie dawali prawa pobytom tym z obcokrajowcem, co stworzyło tak właśnie tą potem ośrodki migracyjne, zwłaszcza do południowej Ameryki. W związku z tym w Turynie studiowało 300 żołnierzy drugiego korpusu. W 1947 zostało właśnie niecałych 10, tam doliczyło się parę osób z innych uczelni, z innych miast, więc tam 12 osób mogło być. I to właśnie te 12 osób stanowią początek ogniska polskiego w Turynie, który cechował się z tym, że był bardzo między sobą związany i od samego początku też otwarty na środowisko włoskie. Właśnie dlatego, że w większości to były małżeństwa włosko-polskie, były tylko dwie rodziny czysto polskie. Znaczy, gdzie też żona była Polką. No, początkowo tylko jedna, moja rodzina, potem w późniejszym okresie druga rodzina. Polem ogniska było też nie tylko podtrzymanie więzi między sobą, spróbowanie spotkań w okazji świąt narodowych, kościelnych. Tutaj jest przyjeżdżał duszpasz też Polaków Rzymu, był to początkowo ksiądz Rubin, późniejszy kardynał Rubin, potem ksiądz Kowalczyk od lata 60, potem ksiądz Burniak od 70 roku. Ale też w miarę, kiedy sytuacja ekonomiczna tych młodych studentów się poprawiali, byli to studenci inżynierii, więc stali się inżynierami, dążyli, żeby jak najbardziej zaznaczyć obecność Polaków i dobre imię polskie też w środowisku włoskim, też w Turynie. I tutaj na przykład jest znaczące, że każdy z nich, jak się poprawiała sytuacja gospodarcza, stara się pomagać na przykład innym żołnierzom w reszcie części Włoszech, na południu, w Markę, bo dużo polskich żołnierzy w bardzo trudnych warunkach i od samego początku się wysyłało prezenty na Boże Narodzenie, na dzieci i tak dalej, ale nie tylko się dbało o Polaków. Na przykład w 1951 roku ognisko polskie w Turynie zdało
dar pieniężny na powódź w Polezinę. Wychodziło to w gazecie, takie specchio dei tempi, wiadomości, co się dzieje, społeczeństwo daje. Więc nie dawało poszczególnie, ale właśnie jako Polaki a Torino, żeby Włosi czytali, że Polacy w Turynie coś dają Włochom, są obecni. W 1956 roku, jak wybuchło powstanie na Węgrzech, to brali udział w manifestacjach, też jako Polacy w Turynie. W 1961 fundusz stał się formalnie funduszem, założono fundusz i tam jest też napisane dosyć to, jak to się stało. Z tego, co był skarbnikiem funduszu, to był pan Tomasz Karwer-Paszkowski. I mówi tak, w roku 1961 podczas jednego cotygodniowych spotkań w piwiarni Madzini, raz na miesiąc się spotykali, też żeby nie zapomnieć polskiego, 10 osób, wszystko razem, zrodził się pomysł, by utworzyć wspólny fundusz, który przeznaczony byłby zarówno na pomoc dla będących w potrzebie rodaków, jak i na pokrycie kosztów oficjalnych imprez. Do tej pory każdy z nas osobiście pomagał. 8 uczestniczących w spotkaniu członków natychmiast zaakceptowało pomysł, tym samym został też automatycznie pierwszymi fundamentatorami. Po wypiciu 2 kieliszków wódki roześliśmy się do domów zadowoleni z podjęcia słusznej decyzji. I tutaj powstała też inna decyzja, że żeby pobierać decyzję, gdzie coś pomóc, w sytuacjach nagłych była zasada, że 3 osoby wystarczają, tres facun consilium, jak się to mówiło, coś potrzeba, 3 mówią, dobra, teraz dajemy i to też świadczy o pewnym wspólnym poczuciu, że, nie, że jak gdyby wszyscy się zgadzali, mieli zaufanie jeden do drugiego, do kogo, na co, na jakie cele szły te fundusze, które w tej chwili jak gdyby wspólnie używane zarządzanie. Dalszy ciąg na pomoc Polakom w potrzebie we Włoszech, na wszystkie organizacje emigracyjne, niepodległościowe, na Skarb Narodowy w Londynie, na POS, kiedy powstał POS, na ambasadę przy Watykanie i na AK, na Polskę Podziemną. Składki członkowskie, to też jak gdyby podkreślić, że jesteśmy częścią tej emigracji politycznej. Zapomniałam powiedzieć, a tutaj może jeszcze to dodam sekundkę, że tak samo wszyscy żołnierze po wyjeździe armii do Anglii mogli studiować, kończył studia we Włoszech, bo generał Andrew zostawił ambasadorowi papę fundusz dla tych młodych żołnierzy i z tego oni potem, jak zostali inżynierami, lekarzami, zwrócili te pieniądze, więc też było takie poczucie, że robisz to, jest to kwestia własnego honoru, że dostało się fundusze na studia, te studia się oddaje teraz ambasadzie przy Watykanie, ale też w potrzebie innym Polakom. Z takich ważniejszych akcji, ja tutaj celowo nie dzielę czysto kulturalnych od społecznych, bo te dwie części są wspólnie z sobą mocno związane. Z takich, na przykład właśnie z takich akcji związanych z pamięcią, to w 1962 roku odbudowa cmentarza na Monte Cassino. Ognisko dało na tę pewną kwotę pieniężną, ale też Ognisko Polskie w Turynie, jako SPK Tury, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, jeździło, miało piecie nad remontem cmentarza i też to wszystko za własne fundusze, za własne pieniądze. Najważniejszym takim na zewnątrz imprezą w latach 60. to było organizowanie Millennium Polski. I to było zrobione w sposób z wielkim gestem, powiedzmy, jeśli liczymy, że to było zawsze ta garstka ludzi, maksimum 12 osób, bo do tego jeszcze dodało się parę ze starej emigracji Polek, co tutaj przed wojną były. Na Millennium zaproszono oczywiście biskupa ówczesnego Rubina, zaproszono ambasadora papę, ambasadora RP przy stolicy apostolskiej, więc przedwojennej polskiej, zaproszono władze włoskie i rektora Uniwersytetu w Turynie. Wszystkie władze włoskie przypuszczały, że mają, podejrzewam, przed sobą ambasadora PRL-u na początku, jak przyjęli zaproszenie, nie zdawali nawet sobie chyba sprawy, że mają ambasadora RP. I z tej okazji Ognisko Polskie postanowiło zafundować stypendium dla najlepszego studenta polonistyki na uniwersytecie. Zawsze w ramach celebracji Millennium dano wkład na włoski przekład historii Polski Haleckiego, od którego bierzemy tytuł naszej dzisiejszej konferencji. Także
pieniężnie pokryli koszty dystrybucji Chaleckiego w bibliotekach włoskich, w większych bibliotekach państwowych. Były też inne akcje, tak jak ławki na Kościół Świętego Stanisława. Więc brało to się też przy współpracy oczywiście środowisk rzymskich, takie rzeczy jak Chalecki, co to też dowodzi o takich ciągłych kontaktach. Jak wrócimy jeszcze ten okres, lata 60., to inne, tak samo jeśli chodzi o pokazanie się na zewnątrz w środowisku włoskim, to było wsparcie na nowe trzęsienie ziemi na Sycylii. Tak samo jak wybuchła wojna w Izraelu, to znaczną dawkę na gminy żydowskie w Turynie, podkreślającym listę z więźni Polaków z polskimi Żydami. Co też był taki gest symboliczny, co też do dzisiejszego dnia mamy bardzo dobre kontakty z gminą żydowską, bo to zawsze się utrzymało. W latach 60. wartość tego, co te 10 byłych żołnierzy dali w różne akcje w swojej kieszeni, przekraczało 250 milionów lirów ówczesnych, co jest obecnie 125 tysięcy euro, ale 125 tysięcy euro, taki był przelicznik, co zrobił Mieczysław Rasie w latach 90., teraz to jest trzykrotnie więcej, więc to dowodzi, jaka była ofiarność tych osób, co nie byli wszyscy tacy zamożni. W latach 70. działalność ogniska się na tyle poszerzyła, bo oczywiście w związku z tą zmianą sytuacji w Polsce. Łatwiej było na wyjazdy do Polski. Po 76 roku otwarciu zakładów Fiata w Polsce, Włosi zaczęli jeździć do Polski, poznawali Polki, były mieszane na małżeństwo. I tutaj się zmienia trochę przekrój ogniska. Jeśli przedtem to byli Polacy, żołnierze, co mieli polskie żony, mówię, zawsze malusieńka grupka, to teraz zaczynają być Polki z włoskimi mężami. I tutaj ta mała, niewielka grupa Polek z polskimi, włoskimi mężami się włącza do ogniska i staje się przez to, gdyby też częścią emigracji też politycznej. Ognisko było bardzo, stało na tak zwanej właśnie niepodległościowej postawie, więc nie utrzymywało się, zapraszało się duszpasterza Rzymu, zapraszało się ambasadora Papę, ale oczywiście nie zapraszało się nikogo z konsulatu w Mediolanie. Te osoby, co przyjechały z powodów powiedzmy uczuciowych do Włoch w latach 70., weszły stopniowo w duch ogniska i też jak gdyby politycznie zostały uświadomione, by to można by to tak żartobliwie powiedzieć. Nie tylko te osoby powiększyły grono ogniska, ale też ognisko podtrzymywało stosunki z posłankami, co przyjeżdżały do Włoch, żeby pracować w latach 70. Na przykład było parę kopalń z górnikami polskimi w Piemoncie, też w Sardynii. I ognisko zafundowało tym górnikom wycieczkę na Monte Cassino z okazji 25-lecia. I raz na była wycieczka, inżynierowie, wykształceni ludzie z ogniska i prosty górnicy. Skutek był ten, że potem konsulat z PRL w Mediolanie zakazał górnikom jakiekolwiek dalsze kontakty z reakcyjną emigracją. Ale jednak ci górnicy pojechali na Monte Cassino. W ten czas były mocne więźnie. Też w tym okresie powstała w latach 70. lata Polaków we Włoszech, że skupiało, tak właśnie, Rada Polaków we Włoszech, co skupiała instytucje emigracyjne rzymskie, o których Stanisław August nam wspomniał, i Ognisko Polskie w Rzymie. I Ognisko Polskie w Rzymie wspólnie z Ogniskiem Polskim w Turynie na przykład zafundowali budowę po pierwsze Henryka Sienkiewicza w kościele Quo Vadis, co też jest takie zaznaczenie obecności kultury polskiej we Włoszech. W tymże okresie też były dane już pomocy nie tylko uchodźcom, co stanowiło bardzo duży wkład. Część budżetu ogniska to było właśnie uchodźcom w Kapły poprzez duszpasterstwo, ale tak samo na podziemie w Polsce. I tak samo brał udział w tej akcji, co wspomniał pan Moracki, na Marmury na Wawel. Kolejna zmiana to lata 80., powstanie Solidarności 80. rok. W ten czas była taka akcja dzieci. 100 dzieci z FSO Warszawa było przyjęte przez Związki Zawodowe Piemonskie. Ognisko się mocno zaangażowało w to. 81. stan wojenny. Przed stanem wojennym powstał Komitet Pomocy Polsce z członków ogniska. Po wprowadzeniu stanu wojennego Komitet Solidarności z Solidarnością. To był jedyny Komitet Pomocy w Polsce w Turynie, był jedyny komitet charytatywny w Europie, który był całkowicie podporządkowany Komitetowi Solidarności z Solidarnością.
Razem ze Szwecją to były dwa kanały, przez które Komitety Solidarności mogły wysyłać w sposób planowany sprzęt do Polski. Znaczy, że prezes Komitetu Charytatywnego, to była jak gdyby wybrana przez ognisko, wysyłała transport do Komisji Charytatywnej, powiedzmy do Katowic, bo tam miał pójść powielacz, tam miał pójść dany sprzęt. Więc to też było ważne. Czysto niekulturalna, ale właśnie polityczna akcja. Wspominam o tym, bo przedtem było powiedziane, że coś o tym powiem, więc dwa słowa o tym mówię. To oczywiście w tych dalszych okresach były prowadzone wszystkie inne cele, o których mówiłam wcześniej. W tym okresie to zorganizowano wspólnie ze związkami zawodowymi. To jest tutaj ciekawe, że Ognisko Polskie, co wiadomo, że było antykomunistyczne, współpracuje z włoskimi związkami zawodowymi, co były mocno lewicowe, bo w okresie Solidarności legalnej to się zaczęły, ponieważ cele są wspólnie w duchu to, co było generała Andersa, że rzućmy wszystko to, co nas dzieli, bierzmy, co nas łączy, łączy nas praca na rzecz Polski, więc jak najbardziej ze związkami się ściśle pracuje, bo zrobiona taka sesja Polonia Società Parallela, Polska Społeczeństwo Równoległe, podziemne w 1984 roku. Byli zaproszeni na to Grudziński, Gorbaniewska, Jagömer i wielu innych badaczy. I też współpracowało w tym ściśle uniwersytet. Nasi studenci tłumaczyli teksty do tej konferencji. Tutaj mam przyjemność przypomnieć, że w latach 70. do połowy lat 80. wykładał w Turynie literaturę polską profesor Jan Prokop, tutaj obecny, co z trudem udawali paszport na wyjazd do Włoch na wykłady, w końcu musiał zrezygnować z pracy na Uniwersytecie w Turyńskim, ale jak przyjeździł, to też był takim kanałem informacji, związki z podziemiem i utrzymywania takie bieżące poczucie, że emigracja nie jest tylko na emigrację, ale właśnie zawsze jest tak w związku z środowiskami w kraju. Biegam, staram się, ale jeszcze chyba mam parę minut, jeśli patrzę dobrze na mój zegar, jeszcze chyba 5 minut mam. I te ostatnie 5 minut chciałabym poświęcić w tym, co się stało po 1989 roku. Oczywiście wiemy, Polska odzyskała niepodległość, zmieniło to kolejny raz profil działalności ogniska, co też trzeba zaznaczyć, że wiekowo się zmniejsza coraz bardziej liczba założycieli. Ale tak samo zwiększa się zakres działania, zmienia się stopniowo z profilu początkowego, niepodległość, czysto patriotycznego, ale nieważne, były msze na 11 listopada, na 3 maja, gdzie się zapraszało zawsze władze włoskie, zawsze to było tak robione w sposób bardzo formalny, potem było takie małe przyjęcie. Oczywiście zaczynają być kontakty z nową ambasadą przy Kwirynale, zaczynają być kontakty z konsulatem w Mediolanie. Działalność przechodzi coraz bardziej na działalność kulturalną, właśnie oświatową i przekazywanie wiedzy o Polsce Włochom. W 1991 umiera wieloletni prezes ogniska, inżynier Jan Jaworski. Zostaje wybrany prezesem najmłodszy żołnierzy, inżynier Mieczysław Rasiej. Inżynier Mieczysław Rasiej, który zostanie wybrany w 1996 za pierwszego prezesa właśnie Związku Polaków we Włoszech, co też jest taki sygnał, jak i umiał ten związek prowadzić przez wiele lat. Działalność ogniska, jak mówię, ten czas przychodzi na wielkiej współpracy z władzami polskimi i większą jeszcze współpracą z władzami włoskimi. Są zorganizowane cały szereg właśnie wystaw już. 1994 wystawa, pierwsza wystawa, co zrobiliśmy o udziale drugiego korpusu we Włoszech. Trzeba powiedzieć, że we Włoszech przez 50 lat było pewne fałszowanie historii, bo Włosi uważali, że Włochy zostały oswobodzone przez partyzantów, a nie przez aliantów, bo niemile widziane wspomniane aliantów, a tym bardziej o faszystowskim armii Andersa, jak włoscy komuniści starali się to przedstawić. Więc pierwsza była taka mała wystawa, tutaj ten katalożek przyniosłem właśnie o drugim korpusie. W następnym roku była duża wystawa w Muzeum Nazionale del Risorgimento Italiano, Muzeum
właśnie Risorgimenta włoskiego. W 96 pomnik w Acqua Fondata, to jest pomnik, gdzie był pierwszy cmentarz tymczasowy po bitwie o Monte Cassino. W 97 Ognisko Polskie dało pieczę nad archiwizacją zbiorów Attilia Beże w Bibliotece Królewskiej w Turynie. To jest ciekawe, pragnę to zaznaczyć, że Ognisko Polskie, bo tak znane już wśród włoskich władz, że Biblioteka Królewska, co jest państwowa oczywiście, kiedy musiała, była sprawa archiwizowania, stworzenia katalogu polskiego archiwum Beżeja, to jest ciekawe archiwum, bo to jest archiwum Towiańskiego, to jest archiwum pisma, bo pisma Towiańskiego okazały się w Turynie XIX wieku. To jest archiwum, co zawiera listy Mickiewicza, Goszczyńskiego, Nabielaka. Dyrektor Biblioteki Królewskiej przekazała to profesor Bersano, która wykładała na uczelni przed profesorem Prokopem, przed Markezanim, znaczy po Markezanim, przepraszam, przed Markezanim jeszcze, zwróciła się do mnie mówiąc, że dobra, ale może żeby wystąpić do banku po fundusze, to lepiej nie zrobi ognisko, bo wiedzą, że wszystko to, co wy robicie, jest tak dobrze zrobione, że nie będzie żadnego, jak gdyby będzie to sposób super przezroczysty. Więc to też ciekawe, że włoska biblioteka, która zachowuje Leonardo i tak dalej, prosi ognisko, żeby my wystąpiliśmy do banku o fundusze na tą remont i żeby na tę archiwizację będziemy to robić. Następne z takich imprez w latach tego okresu, to już później, 2004, mogę wspomnieć dużą wystawę o powstaniu warszawskim, z wielkim rozmachem zrobioną, bardzo scenograficzną przez Muzeum Ruchu Oporu, która powstała przypadkowo czysto, dlatego że dyrektor Muzeum Ruchu Oporu myślał, że to będzie wystawa o powstaniu w getcie. I dopiero w trakcie, jak się później zorientował, że to chodziło o powstanie 1944 roku, ale już nie wypadało, bo się wycofać. Ale wystawa była cudowna, świetnie się udało. Potem był cykl całych wystąpień, już robione współpracy z Instytutem Historycznym Salvemini włoskim, z władzem, z prowincją, z województwem. I tutaj wszystkie te rzeczy, wystawa o powstanie, jak ten cykl, co były trzy cykle filmowe, tam Kawalerowicz, Wajda, były różne wystawy konstruktywizmu polskiego. Powstała książka Kulturę Polskę XX wieku, duży tom, 300 tom, gdzie pracowali głównie pracownicy naukowi i absolwenci Uniwersytetu w Turynie, były za fundusze Rady Miejskiej Włoskiej, ale fundusze zawieziono ognisku. Ognisko zarządzał tymi funduszami. Ostatnia taka z tych właśnie części wystawowej, dywulgacyjnej, to była wystawa panelowa Polacy w włoskim Risorgimento z okresu 150-lecia wyzwolenia Włoch. Tutaj jest katalog tej wystawy. Wystawa właśnie była panelowa. Wystawa od 3 lat krąży po Włoszech, już była w 10 miastach. I na tym ja bym zakończyła moje wystąpienie. Właśnie zaznaczałam, że to, co jest ciekawe, że ognisko, które powstało z grupy żołnierzy, nadal istnieje. Z tych żołnierzy już nikt nie żyje. Prowadzone jest przez osoby, co w pewnym okresie włączyły się do ogniska, są to czasami dzieci byłych żołnierzy, paru jest nasz dwójkę, jest paru, to są właśnie te osoby, co w okresie Komitetu Pomocy Polsce, Solidarności się włączyły w ognisko. Parę to są czysto Włosi, na przykład mamy teraz konsulat honorowy w Turynie, konsul honorowy to jest Włoch, ostatni prawdziwy Polak, mówimy żartobliwie, który zaczął poznawać, co przyłączać się do polskości dzięki właśnie, że zaczął przychodzić na spotkanie ogniska w latach 70. i teraz jest naszym konsulem i promuje jak najwłaściwie bardzo dużo z akcji, co się dzieje, to z wielkim angażowaniem to prowadzi, zachowuje ten sam duch konsulatu honorowego przedwojennego, gdzie konsulem właśnie też był Włochem Attilio Beże. I na tym kończę, dziękuję za uwagę. Bardzo ładnie zabrzmiał ostatni prawdziwy Polak. To przypomniało mi, jak w Polsce znany poseł John Godson, czarnoskóry, który właśnie miał taką wypowiedź niezbyt niedawno, przemawiając do sporej ilości ludzi, mówiąc, musimy nauczyć się być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Prawda? Więc to bardzo podobnie zabrzmiało. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zwięzłość i tą niesamowitą wiedzę, którą Państwo nam przekazaliście. I poprosimy teraz pana doktora Piotra Głuszewskiego. Przeniesiemy się z południa na wschód. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zanim przystąpię do opowiadania o polskich instytucjach, polskich naukowcach w Rosji i w Związku Sowieckim, chciałbym odnieść się do wcześniejszych wystąpień, przede wszystkim do wystąpienia dr Jekateryny Tumanik. Nie chciałbym, żeby wśród słuchaczy pozostało takie wrażenie, że Polacy w XIX wieku w Rosji byli tylko na Syberii. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że tysiące Polaków dobrowolnie, często ze względu na skomplikowane okoliczności, często ze względu na interesy, na związki rodzinne, wyjeżdżali do tysiąca innych miast, które znajdowały się w europejskiej części. Pisali o tym dużo już polscy historycy. Przypomnę tylko książkę profesora Bazylowa Polacy w Petersburgu, gdzie jest pokazana historia, ewolucja Polaków, jak rozwijał się ten ruch od początku XIX wieku, kiedy tych Polaków było około 300, 400, 500, maksymalnie do 1000, do 1917 roku, kiedy możemy mówić o blisko 100 tysiącach Polaków w Petersburgu. Petersburg jest tutaj takim najlepszym przykładem, ale oczywiście również w innych miastach europejskiej części Polacy mieszkali. I też warto zaznaczyć, że kiedy mówimy o Syberii w Polsce, to wielu historyków, tutaj jeden z guru historyków zajmujących się Polakami na Syberii, profesor Śliwowska, wprowadziła określenie mentalna Syberia, czyli nie geograficzna, nie to, co jest za Uralem, a również Kazań, Archangelsk, tam, gdzie Polacy byli zsyłani. Natomiast kiedy mówimy o polskich naukowcach w Rosji, tutaj krótką genezę postaram się przedstawić, możemy mówić o tym zjawisku masowym w pewien sposób od 1795 roku, a być może lepszą cezurą będzie tutaj nawet 1815, kiedy znacznie większa część ziem polskich została włączona do rosyjskiego imperium. Nie będę się oczywiście koncentrował na Wilnie, na Warszawie, bowiem to były miasta, gdzie nie możemy tu mówić o polskiej diasporze. Polacy byli większością, to były wtedy polskie miasta. Wykłady odbywały się w języku polskim. Dopiero pod koniec w Warszawie, kiedy była próba rusyfikacji, wyglądało to inaczej. Chciałbym tutaj powiedzieć o setkach polskich naukowców, na przykład w Petersburgu, w Kazaniu, w Dorpacie. W związku z tym, że mamy bardzo mało czasu, pominę Petersburg, który chyba jest najlepiej zbadany. Natomiast w kilku słowach chciałbym zaznaczyć, jak wyglądała sytuacja w Kazaniu. Już od lat 20. XIX wieku możemy mówić o polskich naukowcach i możemy tu mówić o pięknych, błyskotliwych karierach. Najlepszym przykładem jest Józef Kowalewski, który został zesłany po procesie filomatów do Kazania. Wyjechał po kilku miesiącach pobytu na uniwersytecie do Mongolii, gdzie przez 4 lata uczestniczył w ekspedycji. Po powrocie do Kazania został najpierw twórcą pierwszej w Europie mongolistyki, natomiast po kolejnych kilku latach pierwszym polskim rektorem na ziemiach rosyjskich. Warto tu zaznaczyć, że Kowalewski nie był jedynym polskim rektorem na Uniwersytecie w Kazaniu, jednym z najlepszych rosyjskich uniwersytetów. Również dwóch innych Polaków, a niektórzy mówią, że nawet trzech było rektorami. Możemy również mówić o co najmniej 100 polskich profesorach na Uniwersytecie w Kazaniu. Ja przypomnę tylko sylwetkę jednego z nich, czyli Jana Baudouina de Courtenay, dlatego że jest związany z Krakowem. W Kazaniu wiele osób zapomniało o tym, że był on Polakiem, mimo że on zawsze podkreślał swoje polskie pochodzenie. W Kazaniu pamiętają go ze względu na to, że był twórcą kazańskiej lingwistycznej szkoły, kazańskiej szkoły językowej, która jeszcze do dziś ważna jest wśród lingwistów, językoznawców. 2 lata temu była odsłonięta tablica w 3 językach, po polsku, tatarsku i oczywiście rosyjsku, na gmachu budynku biblioteki w Kazaniu. Innym bardzo dobrym przykładem obrazującym losy polskich naukowców w
i polskiej diaspory, polskich studentów w Rosji jest Dorpat, dzisiejsze Tartu, miasto w Estonii. Natomiast w XIX wieku wielu Polaków wyjeżdżało tam, aby uniknąć procesu rusyfikacji. Jak wiemy, w Polsce po 1830 roku nie mogli na ziemiach polskich studiować w zaborze rosyjskim. W Rosji mogli studiować w Cesarstwie Rosyjskim tylko w języku rosyjskim, próbowali tego uniknąć. W Dorpacie językiem wykładowym na uniwersytecie był język niemiecki. I już w 1829 roku powstał najstarszy polski związek akademicki, Konwenta Polonia. Nie będę mówił o polskich badaczach na Syberii. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Jeśli ktoś będzie chciał się szerzej zapoznać, jest tutaj zbiór Polscy Badacze Syberii, materiały po konferencji i po wystawie zorganizowanej przez Polską Stację Naukową i konsulat w Irkucku. Jest to z pewnością bardzo ciekawe zjawisko. Przechodzę do XX wieku, bo rozumiem, że głównie na tym miałem się skoncentrować. W międzywojniu sytuacja była skomplikowana. Ja ubolewam, że do dzisiaj nikt z polskich badaczy nie zajął się, jak wyglądały losy polskich naukowców, polskich profesorów w międzywojniu w Związku Sowieckim. Oczywiście większość Polaków wróciło po odzyskaniu niepodległości. Jednak nie wszyscy. Niektórzy nie wrócili w związku z tym, że utożsamiali się bardziej z danym uniwersytetem, z danym miejscem, na przykład z Kazaniem, Tomskiem, Jekaterynburgiem. Inni ze względu na rodzinę, inni jeszcze ze względu na stan zdrowia. Z każdym rokiem w latach 20., tym bardziej w latach 30., polskich naukowców, może inaczej powiem, naukowców, którzy przyznawali się do polskości, było mniej. Było to oczywiście związane z polityką stalinowską. Tutaj najlepszym przykładem tego wszystkiego jest polska operacja NKWD, gdzie Polacy byli mordowani lub wywożeni na Syberię do łagrów. Mam wrażenie, że ten problem czeka na swojego badacza, tak jak na przykład poznański historyk Jakub Wojtkowiak bada Polaków w armii radzieckiej w latach 20. i też w latach 30., tak do dzisiaj nie ma jeszcze osoby, która zajęłaby się tym tematem, rozpatrując uniwersytety, wyższe szkoły w Związku Sowieckim. Po II wojnie światowej sytuacja oczywiście zmienia się diametralnie. Wielu Polaków pozostało w Związku Sowieckim, w związku z wywozami i też oczywiście możemy mówić o współpracy naukowej pomiędzy Polską i Związkiem Sowieckim. Tutaj wydaje mi się, że najlepszym przykładem tej współpracy jest Instytut Słowianoznawstwa Sowieckiej Akademii Nauk i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie z radzieckiej strony profesor Miller, profesor Diakow, z polskiej strony przede wszystkim profesor Kieniewicz, później profesor Śliwowska, wspólnie wydali około 25 tomów, głównie poświęconych powstaniu styczniowemu, ale nie tylko, to dotyczyło w zasadzie całego XIX wieku. Tomy były wydawane i w języku polskim, i w języku rosyjskim. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ziomkostwa, na polskich studentów, którzy co roku wyjeżdżali do Związku Sowieckiego. Wyjeżdżali nie tylko do Moskwy, tam było ich najwięcej, ale do każdego większego miasta. W tych czasach istniały ziomkostwa w Leningradzie, w Kazaniu, w Samarze, w Odessie i jedno ogólne przy ambasadzie w Moskwie, zrzeszające wszystkich studentów polskich, którzy studiowali na wschodzie.
Większość z nich powracała po 5 latach do Polski. Tutaj tylko jednostki zostały i robiły karierę naukową w Moskwie lub innych miastach rosyjskich. Natomiast to, co wydaje mi się ważnym i też jeszcze do dzisiaj niezbadanym, to ilość tych studentów. Co roku było ich około 3000. Tutaj, aby pokazać, kto w tym czasie studiował, wystarczy, że wymienię nazwiska chociażby Jerzego Grotowskiego, profesora Borejszy, profesora René Śliwowskiego i Wiktorii Śliwowskiej, profesora Duraczyńskiego. Wielu z nich w Polsce kontynuowało naukę i do dzisiaj jeszcze jest bardzo aktywnymi naukowcami. Największą masowością to zjawisko charakteryzowało się w latach 50., 60., 70. W 80. następuje spadek. W latach 90., od 93., 4., kiedy piąty rok studiów zakończył edukację, w zasadzie w Rosji, już wtedy w Rosji, nie ma polskich studentów, tym bardziej nie ma polskich naukowców. Oczywiście zdarzają się, w zasadzie na każdym uniwersytecie są ludzie polskiego pochodzenia, wybitni naukowcy polskiego pochodzenia. Tutaj najczęściej wśród historyków przytaczany jest przykład profesora Szostakowicza, profesora Szeteli. Natomiast ciężko tutaj mówić o jakichś polskich jednostkach, instytucjach naukowych. Czy jakaś instytucja naukowa polska była w Związku Sowieckim, czy teraz w Rosyjskiej Federacji? Wydaje mi się, że za taką możemy uważać Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Jest to Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie w latach 80. działało około 80 polskich fizyków, matematyków, specjalistów od nauk ścisłych. Do dzisiaj pozostało tam około 20 Polaków. Jest to największe skupisko polskich naukowców. Dubna to jest nieduża miejscowość, która znajduje się około 200 km od Moskwy. Drugą taką instytucją, zdecydowanie mniejszą i już typowo polską, jest stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk, działająca oficjalnie od 1995 roku. Wtedy to prezes Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk porozumieli się, że z Moskwy do Warszawy będzie wysyłany stały przedstawiciel i na odwrót z Warszawy do Moskwy też stały przedstawiciel Polskiej Akademii przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Dzięki wysiłkom jednego z tych stałych przedstawicieli, mam tu na myśli historyka profesora Duraczyńskiego, stałe przedstawicielstwo jednoosobowe zostało rozszerzone do rangi stacji naukowej. Przypomnę, że Polska Akademia Nauk ma kilka stacji naukowych, między innymi w Rzymie, w Wiedniu, w Berlinie i Paryżu i od kilku lat również w Brukseli. Moskiewska stacja jest najmniejszą. Najwięcej, w szczytowym momencie pracowały tam tylko 3 osoby. Z drugiej strony wydaje mi się, że w pewnych okresach czasu, szczególnie od 2007 roku, była to bardzo ważna polska instytucja skupiająca wysiłki wielu polskich uniwersytetów i oczywiście Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkim Polskiej Akademii Nauk. Za czasów, kiedy dyrektorem był profesor Duraczyński, udało mu się doprowadzić do organizacji co 3-4 lata obchodów, to oficjalna nazwa dni, Polskiej Akademii Nauk w Rosji i na odwrót Rosyjskiej Akademii Nauk w Polsce. Impreza po dziś dzień odbywa się cyklicznie co 3 lub co 4 lata. Wydaje mi się, że jeszcze ciekawszym okresem są lata 2007-2011, kiedy dyrektorem stacji naukowej w Moskwie był profesor Mariusz Wołos, który organizował wtedy około 20 imprez naukowych.
Czasami były to odczyty polskiego naukowca w Moskwie lub w innym mieście rosyjskim, najczęściej w Moskwie, w związku z tym, że tam swoją siedzibę miała polska stacja naukowa. Ale były to też bardzo duże imprezy, zakrojone na szeroką skalę, gdzie przyjeżdżało około 40 polskich naukowców, jak na przykład pierwszy kongres polsko-rosyjski organizowany przez stację naukową, przez Rosyjski Instytut Kulturoznawstwa w Moskwie i Krakowski Uniwersytet Pedagogiczny. To też jest impreza cykliczna. Rok temu odbyła się w Petersburgu, 3 lata temu odbyła się w Krakowie właśnie na bazie Uniwersytetu Pedagogicznego. Za rok, w przyszłym roku również ma odbyć się w Krakowie. To, co mnie dziwi, to to, że w tej chwili, już od 2 lat, żaden z polskich naukowców nie chce zdecydować się, aby wyjechać i objąć funkcję stałego przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk i jednocześnie dyrektora tej placówki. Wiem, że Polska Akademia Nauk intensywnie poszukuje od 2 lat osobę, która będzie chciała podjąć się tego zadania. To, co jest moim zdaniem bardzo ważne, aby Polska miała przynajmniej jedną lub więcej instytucji naukowych w Moskwie i nie tylko w Moskwie, również w innych miastach rosyjskich. Tu jako przykład mogę podać Niemców, których jest w tej chwili około 200 niemieckich naukowców działających na terytorium Rosyjskiej Federacji, około 100 w różnych placówkach, w różnych instytucjach w Moskwie, ale także w Sankt Petersburgu, w Jekaterynburgu, wydaje mi się, że również w Nowosibirsku jest jeden instytut. Kiedy porównamy te proporcje, 200 osób, teraz jedna osoba znajduje się w Polskiej Akademii Nauk w stacji naukowej, wydaje mi się, że są to zatrważające proporcje. Dlaczego tak się dzieje? Mam wrażenie, że polskie państwo nie ma wypracowanej, spójnej polskiej polityki naukowej na wschodzie. Widać zapał wielu uniwersytetów, wielu instytucji w Polsce do współpracy z rosyjskimi naukowcami, z rosyjskimi ośrodkami naukowymi. Odbywają się bardzo często konferencje, natomiast nie ma jednej przewodniej myśli. Najczęściej te konferencje, seminaria odbywają się po prostu na entuzjazmie pojedynczych osób. W Polsce są to rusofile, w Rosji poloniści. Wielka szkoda, że nie potrafimy wypracować takiej jednolitej polityki naukowej wschodniej. Widać pewne światełka w tunelu. Od 2 lat działa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie i Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia w Moskwie. Są to jednak polska instytucja działająca w Polsce i rosyjska instytucja działająca w Rosji. Moim zdaniem nie jest to odpowiedź na tę bolączkę, którą tutaj zasygnalizowałem. Mam nadzieję, że uda nam się to wkrótce zmienić. Z drugiej strony sytuacja w stacji naukowej, gdzie od 2 lat nie można znaleźć osoby, która zdecyduje się, aby wyjechać i 4 lata sprawować ten urząd, tą funkcję, jest bardzo dziwna i zatrważająca. Dziękuję bardzo. Dziękuję za niezwykle interesujący referat, który nas wprowadził właśnie w współczesność relacji polsko-rosyjskich, a także obecność polskich instytucji naukowych czy polskich naukowców w ogóle w tym niezwykle ważnym dla polskiej historii, dla polskiej współczesności kraju. Szanowni Państwo, mamy w tej chwili 15 minut, nawet około 15 minut na rozmowę, więc mamy niezwykłą możliwość, żeby poszerzyć tę naszą wiedzę, którą już zdobyliśmy.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytania, ewentualnie o jakieś komentarze. Ja chcę dwa słowa powiedzieć do referatu pani profesor Jaworskiej, bo znam te sprawy, że tak powiem, byłem tam przez wiele lat. I chcę, to był bardzo bogaty i słuszny obraz tego, co się tam działo jako na styku Polska, emigracja i kraj. A chcę przypomnieć, coś się tu dzieje, przypomnieć drobiazg, mianowicie, że udało się w momencie katastrofy stanu wojennego nawiązać kontakt z włoskimi związkami zawodowymi, z włoską lewicą po prostu. To było coś dość niezwykłego i muszę tu powiedzieć rzecz dość paradoksalną, że w tej działalności bardzo pomogły osoby wyrzucone z Polski po 1968 roku w ramach antysemickiej działalności PZPR. Po prostu myślę o takich postaciach w Turynie jak Nelly Norton, myślę także o Włodku Goldkornie z Toskanii, który miał tam jakieś dobre kontakty z socjalistami włoskimi. Także to jest po prostu ta sprawa polska była. Pamiętam ten gorące godziny w Centrali Związków Zawodowych, prawda, w Turynie, kiedy udostępniali Komitetowi Obrony Solidarności swój telefon po prostu, co było bardzo, bardzo, no po prostu ułatwienie niesłychane w kontaktach z całym światem, żeby obudzić. I to jest rzeczywiście coś zdumiewającego. No jeszcze pamiętam, jak Alix Molar przyjeżdżał do Turynu też na dzisiejszy wielki od Sorosza, prawda, ten. Więc to są te różne paradoksy nie takiego właśnie poro, że tak powiem, no takich sojuszów dość niezwykłych. Ale jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa o Polakach w Rosji. No po prostu dlatego, że dwaj moi bracia mojej mamy, moi wujowie studiowali w Kazaniu przed rewolucją. Druga siostra mojej mamy, ciotka, wyszła za męża Polaka, inżyniera górnika, który pracował nad Pieczorą w kopalni, znakomicie zarabiając przed I wojną światową. To był okres niesłychanej prosperity Rosji, którą oczywiście bolszewicy załamali, prawda? Im udało się uciec przez Syberię, przez Japonię do Polski. Także ta Rosja. Nie mówię już o emigracji, przepraszam, ja nie byłem na tej części rosyjskiej, więc ale była bardzo duża emigracja zarobkowa, to znaczy nie tyle zarobkowa, ile tak jak do Brazylii polscy chłopi emigrowali, żeby dostać ziemię, tak samo setki tysięcy polskich chłopów na przełomie XIX-XX wiek jechało na Syberię, gdzie dostawali w ramach jakiejś takiej akcji kolonizacyjnej, dostawali ziemię po prostu. I dzisiejsza Polonia na Syberii to są potomkowie nie tyle zesłańców i powstańców, ile tej emigracji, która tam się znalazła no właśnie 110 lat temu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nawiązać do ostatniej wypowiedzi. No nie jest ten ostatni okres najpiękniejszy w tych kontaktach polsko-rosyjskich. Niemniej są także i pewne nowe inicjatywy. Chciałbym tylko wspomnieć o paru, w których w jakimś sensie też brałem udział. Mianowicie powstał taka Akademia Świętego Tomasza. Następnie nawiązały się kontakty między szczególnie Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie, gdzie głównie rozwija to Polak, ksiądz Inglot, jezuita. Również udało się nawiązać aż z Gruzją, gdzie zresztą od tego się zaczęło. On wyjeżdżał na te spotkania. Następnie ta niestety przerwana w tej chwili encyklopedia katolicka, rosyjska, no po śmierci tego głównego prowadzącego Ciorocha w tej chwili czekamy na dalsze ewentualnie. Co jest ciekawe, co mogę powiedzieć od strony powiedzmy kościelnej,
że starania idą nie po linii, żeby to były polskie instytucje i nie wybijać akurat nazwisk polskich, tylko w ramach międzynarodowych, także wszystkie instytucje, aż po Syberię, zawsze są międzynarodowe, wielonarodowe, żeby no te zaległe, niestety, nie zawsze pozytywne kontakty z Polską i z Polakami, z polskimi nazwiskami, żeby to w tej chwili nie drażniło. Wydaje mi się, że to chyba jest dosyć słuszna droga, bo zresztą nas nie stać na jakieś wielkie nasze polskie tworzenie środowiska, ale właśnie wchodzenie w rosyjskie i nawet, co ostatnio się spotyka z pewnym powodzeniem, prawosławne, co uważam jest bardzo dobrym znakiem i daje szansę. Dziękuję serdecznie. Ja mam pytanie do pana doktora Piotra Kuszkowskiego. Ale przed tym pytaniem, zanim zadam, chcę trochę powiedzieć, że ja jestem w Moskwie, w Uniwersytecie Moskiewskim odpowiedzialny na Wydziale Dziennikarstwa za stosunki akurat z uczelniami w Polsce. No i muszę powiedzieć, że bez tej centralizacji dość dobrze się radzimy. Mamy umowy z UKSW, z Uniwersytetem Warszawskim, z Wrocławskim, z Jagiellońskim. Niestety nie mamy, ale jest to w trakcie. I pytanie jest takie, a dlaczego powinna być jakaś centralizacja w tych stosunkach naukowych? Przecież uczelnie są autonomicznymi i mogą działać samodzielnie. I pytanie drugie, a jak pan doktor uważa, co trzeba zrobić praktycznie, żeby jednak ta stacja w Moskwie pracowała skutecznie i tam no, było więcej ludzi i więcej działalności? Dziękuję. Jedno pytanie, jedną uwagę. Nie uwagę się takie do tej sytuacji paradoksu włoskiej lewicy. Pierwsza rzecz to do pana doktora. Czy wiadomo, że Piotr Życki był założycielem szkoły socjologicznej, socjologiczno-prawnej na Uniwersytecie w Petersburgu i niewiele się o tym pisze, ale się pisze w Polsce. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakiś rezonans w nauce socjologii, czy rosyjskiej dzisiaj, czy raczej jest to postać zapoznana. Przypominam, że uczniem właśnie Piotra Życkiego był między innymi byli dwaj wybitni socjologowie. Jeden Gurwicz, a drugi był Peter im Sorokin, który był sekretarzem Kereńskiego na którego był wyrok śmierci i dzięki stawiennictwu swoich studentów Lenin zmienił karę śmierci na banicję i przejeżdżał przez Szczecin do Pragi, z Pragi do Harvardu i odkrył drugiego wielkiego socjologa Roberta Bertona. Druga rzecz to dotyczy tej paradoksu włoskiej lewicy. Mianowicie jest to niesamowite, że w chwilach kryzysów komunistycznych u nas i tak dalej, włoska lewica, a przede wszystkim partia komunistyczna solidaryzowała się z masami robotniczymi. Był to tak zwany humanistyczny obraz, inny obraz, humanistyczny obraz komunizmu włoskiego, czyli oni to podkreślali. Ale niestety te odpryski paradoksalne notujemy do tej pory. Mianowicie, proszę Państwa, tak zwani postkomuniści, czyli młodzi, teraz nie są młodymi, ale ci młodzi, którzy zostali ukształtowani jako kadra, przyszła kadra partii komunistycznej, a partia komunistyczna już nie istnieje, więc ale oni działają na... Więc są szalenie zazdrośni, myślę o takim jak Dalema czy Weltroni i tak dalej. I oni są szalenie zazdrośni o swoją dobrą przeszłość komunistyczną. Proszę sobie wyobrazić paradoksalna rzecz, niesamowita. Mianowicie z wielkim trudem film Wajdy o Katyniu wszedł na ekrany włoskie. Ale dlatego właśnie, że były opozycje ze strony Weltroniego i innych. Po tym, jak wszedł na ekrany, to go zdjęto po krótkim okresie i koniec. I to
bez żadnych wielkich śladów. Ślady były tylko środowiskowe, o których my czy inni chcieliśmy podkreślić i tak dalej. Więc te paradoksy są dziedziczne i związane są nie tyle z mentalnością czy z kulturą, ale tylko z pewnymi biografiami. Dziękuję bardzo. Tak, to może ja też w odwrotnej kolejności zacznę, czyli odpowiem najpierw na pytanie o Petra Życkiego. Właśnie w tej chwili przygotowuję tekst z Aleksiejem Grigoriewiczem Wasiliewem. To jest socjolog, polonista i on świetnie sobie zdaje sprawę ze znaczenia Petra Życkiego dla rosyjskiej socjologii i sam zaproponował, abyśmy ciut opisali jego wpływ na Sorokina i później rosyjską socjologię. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, czy na przykład studenci, kiedy poznają historię rosyjskiej socjologii, zapoznają się z Sorokinem. Na pewno w podręcznik z Petra Życkim. Na pewno w podręcznikach jest wspomniany, natomiast czy wykładowcy kładą na to większy nacisk, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Specjaliści na pewno świetnie zdają sobie sprawę. Wydaje mi się, że nawet niedawno powstała w Rosyjskim Instytucie Kulturoznawstwa praca na temat Petra Życkiego. Habilitacja. Tak, jeśli chodzi o centralizację, nie użyłem słowa centralizacja, tylko idea, żeby przyświecała. Przez 4 lata pracowałem w Moskwie w stacji naukowej i widziałem, jak bardzo często ludzie mają bardzo podobne pomysły, natomiast brakuje im środków do realizacji. Kiedy udałoby im się połączyć wspólne siły, wspólne możliwości, wtedy przypuszczam, że doszłoby do realizacji kilku ciekawych projektów. Widziałem, jakie pomysły miała ambasada w momencie, kiedy zmienia się osoba sprawująca stanowisko attaché do spraw kultury i nauki. Całkowicie zmienia się za każdym razem linia. Kiedy zmienia się ambasador, kiedy zmieniają się konsulowie, tak samo to wygląda. Wspólnie z dr Tumanik jesteśmy członkami Biblioteki Polsko-Syberyjskiej, która wydała około 4 już teraz tomów książek o problematyce polsko-syberyjskiej i każdy konsul w Irkucku, w konsulacie generalnym w Irkucku ma inne zdanie. Jedni uważają, że jest to zupełnie niepotrzebny projekt, inni na odwrót są zdania, że powinno to powiedzmy być również i w Polsce wydawane, a nie tylko w języku rosyjskim. Jeśli zaś chodzi o umowy, o których pan wspomniał, MGU zawsze będzie miało łatwość nawiązywania stosunków z polskimi uniwersytetami, w związku z tym, że to jest jednak najlepszy uniwersytet w Rosji. Natomiast widziałem bardzo dużo umów podpisywanych przez mniejsze uniwersytety z polskimi uniwersytetami, które zostawały tylko na papierze. Także umowy niewiele dają. Dla mnie wymierną rzeczą jest, i tu też myślę, że ta idea jakaś powinna nam przyświecać, są to wspólne studia magisterskie pomiędzy Rosją i innymi państwami. Ile jest takich studiów z Francją? W zeszłym roku było około 70 programów magisterskich. Także Francuzi przyjeżdżają i razem uczą się w jakimś rosyjskim uniwersytecie, później razem jadą do Francji i też przynajmniej przez rok, dwa wspólnie studiują. Ze Szwajcarią 13, z Niemcami 40. Polska ma tylko jeden taki projekt, UMK RGGU. Wiem, że kilka polskich uniwersytetów chciało nawiązać współpracę z rosyjskimi, z Sankt Petersburgiem, z Wyższą Szkołą Ekonomii. Z jakichś powodów to się nie udało. Myślę, że tu akurat państwo powinno pomagać, wywierać nawet pewną presję na rosyjskie ministerstwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny kierunek i bardzo perspektywiczny. Jeśli zaś chodzi o wypowiedź profesora Prokopa, ja w pełni się zgadzam, że rzeczywiście najwięcej osób to są dobrowolni emigranci, którzy przyjeżdżali za chlebem na Syberię. No, Wierszyna jest tego najlepszym przykładem, dlatego że Wierszyna, ta najczęściej wspominana polska wieś na Syberii, właśnie to są osoby, które za czasów Stołypina, Stołypinkami z Zagłębia Dąbrowskiego przyjechały. W tamtych czasach były nawet zakładane wioski, które nazywały się Nowa Polska. Polski wtedy nie było.
ludzie przyjeżdżali, liczyli, że Syberia będzie ich nową ojczyzną. Także tutaj bardzo dziękuję za to uzupełnienie. To rzeczywiście jest ważny moment. Dwa słowa właśnie, jeśli chodzi o te paradoksy właśnie z włoską lewicą, kontakty, emigracja. Oczywiście to jest temat rzeka, ale trzeba też dobrze tutaj podkreślić, że w okresie lat 80. podziemia w Polsce największe wsparcie było od związków katolickich, od CIZL-u. A ze strony związków UIL socjalistycznych i związków komunistycznych, CIDL-u, była w pewnym sensie dla nich żenująca sytuacja, bo musieli popierać, bo to jednak ruch robotniczy, ale jednak to było niezrozumiałe, jak Związek Sowiecki może być nie tym dobrym socjalistycznym rządem. I tutaj tak. No właśnie, Avonto to jest katolik, znaczy to CIZL, więc tutaj trzeba powiedzieć, ale jednak to związek CIZL to związek lewicy katolickiej, więc jednak to należy do tego nurtu lewicowego. I tak samo, jeśli chodzi o samą partię komunistyczną, PCI, ja widzę, ja mogę zawsze mówić z własnego podwórka, Piemąckiego, my dostawaliśmy tak samo wsparcie od władz, nie od partii, oczywiście od władz. Przy władze miejscowe w Piemontu zawsze były tradycyjnie w rękach PCI do niedawna, partii komunistycznej. Więc chodziło do prezydenta regionu, do prezydenta miasta, komunista z PCI, z prośbą, że tutaj dla towarzyszy polskich, dla podziemia chcemy, prosimy o fundusze. I ja pamiętam świetnie, że te fundusze uzyskiwaliśmy z kolei od tak zwanych kattokomunisty, znaczy od katolików z partii komunistycznej, w Turynie to był taki właśnie Ardito od niego, ale jak poszliśmy do komunistów tych prawdziwych, powiedzmy komunistów niekatolickich, to oczywiście wsparcie było ale słowne, nie było zaangażowanie większego. Więc tutaj też to wymagałoby przy tych paradoksach dobrze opracowania, gdzie komu wspierał. Jeśli chodzi o UIL, tak samo jeśli chodzi właśnie o kwestię lewicy włoskiej i lewaków, Nelka, Wodek i tak dalej, byli związani z socjalistami, to z tych co po włosku się nazywali ekstraparlamentari, znaczy część, co w latach 80. byli jeszcze bardziej na lewo od partii komunistycznej. Jeszcze to słynne manifesto. I manifesto, to jest to środowisko. Tak, w takiej gazetce wyszło to. Ale z kolei tam też były czasami niektóre wpadki, o tym, o czym Stanisław August Moraski świetnie pamięta, bo były wzięte kontakty z Willem, środowiskiem, z Kriczol, co nie było potem takie najlepsze. Agent bułgarski. Agent to też jest bardzo bogaty, ciekawy. Te właśnie delegacje we Francji. Tak, tak. To jest bardzo też, warto opracować jeszcze lepiej to całe to zagadnienie, ale teraz jeszcze jedno słowo o Katyniu właśnie, było wspomniane właśnie po 89 roku, nadal we Włoszech Rosja, mit ZSSR jest bardzo mocny, dlatego, bo cała historia włoskiej lewicy, nie tylko PCI, w tych różnych swoich też duszach, widziała w Rosji, idealizowała się w tą czerwoną chorągwią i nie wolno mitów, trudno się rozstać z mitami, więc Katyn jest do dzisiejszego dnia właśnie, był nadany w końcu w telewizji do północy. Tak, żeby jak najwięcej ludzi mogło to zobaczyć, jak to się mówi. Jeśli chodzi o Katyń, to kiedy właśnie robiliśmy tą wystawę o Powstaniu Warszawskim, to cała historia, że to nie chodziło, to powstanie wybuchło, znaczy wyskoczyło na jaw, bo dyrektor tego Muzeum Oporu, dyrektor w ogóle systemu muzealniczego w całym Turynie i okolicach, w pewnej chwili, właśnie Lewak, bardzo sympatyczny poniekąd, w pewnej chwili mówi, ja mówię, no tak, ale trzeba do tej wystawy wspomnieć sprawę, pytanie o Powstaniu Warszawy, sprawę stosunku Rosji, Armii Czerwonej, Katynia. To wszystko przy tym jest, przecież AWK i tak dalej. On na mnie patrzy, mówi, ja widać, że pani profesor jest Polką, zawsze wy chcecie atakować Niemców, przecież to świetnie, wszyscy już wiedzą, że to Niemcy tą kulę dali w Katyniu oficerom polskim, nie ma powodu, żeby o tym to mówić. No to Brunacy, nasz przyjaciel, właśnie Lewak z kolei z Instytutu Salwy, mówi, no przepraszam, ale to, co to nie chodzi o Polskę, tym bardziej, że to byli Rosjanie, o co chodzi, to był rok 2004, historyk zawodu, zarządzający muzeum historycznych, jest święcie przekonany, że Katyn to Niemcy. Mówi, a po co się chcecie tych Niemców tutaj dowalać? W ten czas wyszło właśnie do tak, że przecież wszystko to jest poświęcanie powstanie getto, to jest przeciw Niemców, ale tego nie potrzeba mówić, już, bo to już wiadomo. Więc to jest jak gdyby właśnie jak, że dlaczego na przykład uważamy, że duży nacisk musi być nadal prowadzony we Włoszech, szczególnie na lepszą znajomość historii
polskiej historii niestety, co obala te mity dla ZSRR, ale które jednak trzeba przywrócić prawdę historyczną. Inaczej Polsk nie można zrozumieć sytuacji polskiej. Ta Polska to zawsze jakimś reakcyjnym zakątkiem czy coś takiego. Dziękuję i poproszę na deser podsumowanie naszego dzisiejszego tego panelu Nestora naszej emigracji we Włoszech, pana Stanisława Morawskiego. Bardzo proszę. Ja mam wiedzieć, czy to się pan. Chciałem powiedzieć, że ognisko właśnie polskie w Turynie, jak zrobiło wystawę o powstaniu warszawskim, to skorzystało z tej okazji i wydało po włosku książkę opracowaną właśnie przez Krystynę Jaworską, cała historia ruchu oporu w Polsce. To właściwie była historia wojny światowej w Polsce pod pretekstem powstania warszawskiego. I to jest książka bardzo piękna, wydana po włosku, którą my zresztą rozdajemy, bośmy kupili jeszcze 100 egzemplarzy i ciągle rozdajemy Włochom, którzy nic o tym nie wiedzą. W ogóle Włosi nie wiedzą nic o powstaniu styczniowym, nie wiedzą nic o historii polskiej, nie wiedzą, że myśmy siedzieli w obozach. Ja straciłem dwóch braci w Buchenwaldzie. I kiedyś powiedziałem profesorowi historii współczesnej Uniwersytetu Rzymskiego, że straciłem dwóch braci w Buchenwaldzie. On mówi, ja nie wiedziałem, że pan jest Żydem. No tak, no nie, no coś nieprawdopodobnego, oni w ogóle się nie orientują. To była humorystyczna, ale to taki śmiech przez łzy oczywiście. To trochę śmiech przez łzy, bo to zabrzmiało humorystycznie, ale rzeczywiście ten problem z nieznajomością, ignorancją dotyczącą naszej części Europy, tej środkowo-wschodniej, no dotyczy niestety większości krajów Europy Zachodniej. Także tutaj państwa rola i państwa praca zarówno na tym odcinku rosyjskim, jak i na tym odcinku włoskim jest niezwykle, niezwykle istotna. Tym bardziej, że z całą pewnością historia tego regionu, historia Polski jest niezwykle fascynująca i sądzę, że może być niezwykle pożyteczna nie tylko nam Polakom, ale także właśnie tym nacjom, wśród których przyszło nam żyć. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na przerwę i zaczniemy o 12:30, żeby się nie spieszyć i spokojnie wypić kawę. Dziękuję bardzo.